tym odcinku. Kurczę, chciałem bardzo w tym sezonie jeździć, niestety auto trafiało w złe ręce. Niewiele jest tak naprawdę do zrobienia, włożenie silnika i skrzyni ośmiobiegowej do gotowej karoserii, można powiedzieć. A tak to się zaczęło. Dzień dobry, mam jedną bardzo dobrą wiadomość, jedną bardzo złą wiadomość. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy na torze Kielce po dosyć długiej przerwie. Drift Day Tor Kielce. Zła wiadomość jest taka, że to jest prawdopodobnie ostatni Drift Day Tor Kielce w tym sezonie. Niemniej bardzo dziękuję za współpracę w tym roku, bo po raz kolejny Drift Day Tor Kielce sprawiło mi bardzo fajną niespodziankę na koniec sezonu. Dla mnie współpraca z Wami to też jest sama czyściutka przyjemność. Oby to trwało jak najdłużej, bo naprawdę fajni ludzie z pasją, którzy starają się bardzo dobrze zorganizować to, co organizują. Pogoda zapowiada się ładna, więc co? Zbieram się, ubieram szelki, ubieram aparaty i jedziemy na serwis. Batman, gdzie twoje? Mam nadzieję, że zaraz się pojawi. Będziesz jeździł M2? No, dzisiaj będą prawdziwe takie konkretne testy. Auto znajome dopiero poznałem po felgach, bo z początku zastanawiałem się, czy je to zmieniło się troszeczkę wizualnie. Tak. Auto po remoncie? Tak, na pewno się jeszcze zmieni, bo właśnie czekamy na nowe felgi. Jeszcze będą światła z przodu i tak dalej, ale już żeśmy ją przywieźli na Kielce, żeby zrobić porządne docieranie. Chcemy dzisiaj zrobić około 200 km, także mamy co robić. Zaraz się przebieram i wsiadam w auto, no i będziemy kręcić kółka, wymieniać olej, filtry, no i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo jest świeżo po remoncie złożony LS, no i później lecimy do Lamika na strojenie. To auto zapasowe prawdopodobnie będzie, czy jakiś plan konkretny? Na pewno trochę zapasowe, na pewno teraz już będę bardziej dostępny na różne eventy, różnego rodzaju pokazy, na które nie mogłem za bardzo do tej pory jeździć, bo jednak auto główne musiało być sprawne, więc wtedy już z Kajem będę się mógł pojawić. Natomiast no też zobaczymy, jak wyjdzie w praniu, może nawet mamy dwie osoby z Niemiec, które mnie męczą, żeby im sprzedać ten samochód, więc może się też tak zdarzyć, że po prostu się pożegnam z Nissanem po to, żeby zrobić kolejną broń na 2022, no ale jeszcze nie chcę na razie, jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Za mną mała tradycja, sfera gastronomiczna, grill, karkóweczka, kiełbaska, chyba ostatni raz w tym roku, więc tego też będzie zdecydowanie brakować. Cześć kochani, witamy na Drift Day Tor Kielce. To już ostatni trening w sezonie 2021. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim kierowcom, którzy przyjechali w tym sezonie na treningi. Dzisiaj, jak widać, frekwencja również dopisuje. Mam nadzieję, że treningi będą się dalej rozwijać, że ludziom się podoba. Publiczność przychodzi, kierowcy przyjeżdżają. Także dziękujemy z całego serca i zapraszamy w kolejnym sezonie. Mimo tego, że kierowcy dopiero zjeżdżają, ale to jest tradycja, że kierowcy troszeczkę się czasem zdarzy spóźnić. Idziemy na briefing, bo jest tradycyjny poranny briefing, gdzie jest omówienie, jak jeździć, co robić, czego nie robić. Ale fajnie, że Was tak dużo. Bardzo mnie to cieszy. Ostatni raz w tym roku się widzimy na zakończeniu małym sezonu. Pracujemy nad przyszłym rokiem, od razu mówimy. Zobaczymy, co się uda wysępić, jeżeli chodzi o terminy, bo nie jest łatwo. Moi drodzy, dzisiejsza trasa wam bardzo dobrze znana. Jedziecie do samego końca, prosto. I tam będzie taka barierka z niebieską strzałką w lewo. Jak
sami widzicie za moimi plecami, kończy się powoli briefing, szybko przejrzę serwis, zobaczę co tutaj się dzieje i uderzamy odjazdu na jazdę. Jest bardzo dużo samochodów, mogą się dziać bardzo ciekawe sytuacje na torze od samego początku, nie chciałbym tego przeoczyć. Po tych przerwach będziemy zaglądać po serwisie, porozmawiamy z zawodnikami, ja pomyślę nad jakimś kreatywnym pytaniem dla nich, żeby coś ciekawego usłyszeć, jakieś ich wizje na różny temat. Paradoks polega na tym, że to auto mi się wydaje znajome, ale nie jestem pewien dokładnie skąd znajome. Bo widziałem kiedyś bardzo podobne E92 wystawione. Zobaczymy, zrobię małe śledztwo. A ja wam szybciutko jeszcze przypominam, że w tym sezonie moim partnerem jest firma Lost Ark. Także wspiera mnie firma Gitcar oraz M-Garage Motorsport. Bardzo dziękuję za wsparcie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz. W takim tempie wyjazdowym i w takiej ilości wyjazdów, jaką sobie zaplanowałem. Mówię cicho, bo jest jeszcze briefing, żeby nie zagłuszać. Wszyscy mówią, że mam troszeczkę zbyt donośny głos. Tak trąbi, jakby go nie było widać z daleka. No. Z daleka widziałem, że Kamila Pałka miała bardzo ładną inicjację, po czym na zewnętrznej patelni za szeroko i chyba na syfie ją wypluło. Oby auto było całe, bo troszeczkę podskoczyło. Udało się wyjechać. Jak wygląda auto? Jak podjechało auto? Może nie tak źle. Nagrałeś to? Nie, k***a! Jestem podorwani, mi tam zakło 2 metrów! O k***a, dyszcz! W bardzo dużych ilościach! Łocie ch***i! Pomocy! Łocie, chowam się, zaraz przyjdę! Na k***cie, niczym dojechałem, to i tak zmokłem! Pewnie, niczym dojechałem, przestało padać, ja cały zmokłem. Pewnie, oczywiście, jakby inaczej. A dopiero co mówiłem na starcie wszystkim, że nie, z tego nie będzie deszczu. Walło, zrobiło ślisko i poszło. I rybia na ludzi! Ta-da! Ale już tam przesycha, bo widzę już małe łatki na patelni. Będzie jeszcze dym. Była obciera! Tylko nie przyplanowana sztaka teraz. No spin, no win. Ślisko! Lucjan, chyba sam nie wyjedziesz. Jadę ci pomóc. A nie, to potężne 2.8, tak mi się wydaje. Da se radę. Dobra, dajmy chłopakom i dziewczynom trochę czasu, bo te łatki tak serio to jest coś, co potrafi zmylić. Dym! Grześku, dzięki!
No, ten nawał samochodu za mną to nie jest bieg okoliczności, to nie jest tryfa tankowania. Po prostu będzie mała sesja pamiątkowa, mała sesja zbiorowa na bodajże ostatni trening serii Drift Day Torkielce w tym roku, czyli coś z drona, a potem coś z poziomu, nazwijmy to, zwykłego. Tak zwana mała pamiątka, no musicie troszeczkę nas zrozumieć, te treningi już trwają. Od którego roku są Drift Day'e? Dobre pytanie, no nie? Dobre pytanie. 2018? 2017? O, takżem czuł właśnie, spoko, dzięki. Czyli tak jak czułem, od 2018 są Drift Day'e i w końcu pod koniec roku 2021 pomyśleliśmy, żeby stworzyć jakieś pamiątki. Chwilę przerwy, tak z 5 minut. Może więcej zdążę zjeść, jak szybko zdążę, to nawet po serwisie polatam troszeczkę pogadać z zawodnikami. I wracamy na tor jeździć. Krzychu, w końcu udało się Ciebie zobaczyć po dłuższym czasie. Jak widać, na razie bez samochodu jeszcze. W ogóle co się u Ciebie dzieje, tak w skrócie? Historia dyrowca skończona chyba? No tak, tak. Historia Nissana na razie skończona. Cały czas gdzieś tam, powiedzmy, że trzymam rękę na pulsie. Chciałem bardzo w tym sezonie jeździć. Niestety auto trafiało w złe ręce. Niewiele jest tak naprawdę do zrobienia. Włożenie silnika i skrzyni ośmiobiegowej do gotowej karoserii, można powiedzieć, więc pracy nie ma dużo, no ale niestety trzeba poczekać do następnego sezonu, ale jestem i oczywiście będę robił dalej to, co kocham, czyli zobaczymy się w następnym sezonie. A jakie auto, tak z ciekawości, jak możesz jakąś rąbkę tajemnicy uchylić, chyba że to na razie tajemnica, to nie będę dopytywał. Nie, żadna tajemnica, myślę, więc E46 w miarę fajnie przygotowana, lekka, nie jak to było ze Skyline'em, gdzie jednak no, był problem z autem, było ciężkie. Zawieszenie też nie było dopasowane do tego modelu, więc tutaj powinno wszystko współgrać. To E46, mówię, jest gotowe, praktycznie do driftu było, jeździło, więc myślę, że jak ten silnik i skrzynia ośmiobiegowa fajnie się wpasują w tą karoserię, to będzie widać to na torze. Silnik Jaguar? Tak, stary mój silnik, który był sprawdzony, mnie się bardzo dobrze nim jeździło. Zobaczymy, jak to na tle stawki wyjdzie, bo wyścig zbrojeń jest zaskakujący, no ale no, ja nadal będę robił swoje, także cieszył się tym sportem. Czyli i samochodem. Teoretycznie rok 2022. Tak, tak, tak. Czekam na marzec, kwiecień. Podejrzewam, że auto będzie dużo wcześniej złożone, no bo nie ma dużo pracy, więc no, czekam na efekty. W trzecim miejscu, do którego niedługo trafi, myślę, że już wyjedzie gotowe stamtąd. Więc nie mogę się doczekać. Bo dotrzymam kciuki. Dzięki bardzo. Tak wam powiem teraz, że pogoda troszeczkę spłatana figla, bo przez to, że raz pokrówił mocno, co widzieliście, potem troszeczkę, to raz, no półtora raza czekaliśmy, aż to wszystko przesnie. Kierowcy troszeczkę później mieli okazję się rozjeździć, a teraz zaczynają się ostatnie 2 godziny i zaczyna to wyglądać coraz lepiej, więc więcej szwedzać się po serwisie nie będziemy. Idziemy na trasę łapać po prostu akcję.
No cóż, serce boli, dusza płacze, więcej Drift Day Torkielce w tym roku nie zobaczę. Strasznie kiepski ryb, wiem. Ale puenta jak najbardziej prawdziwa. No, ostatni Drift Day Torkielce na 99% w tym roku. Może coś w październiku? Może, a może nie, no. Na pewno, pewne jest to, co Kasia mówiła, że widzimy się w przyszłym roku. W przyszłym roku będą układane dalej plany, jeżeli chodzi o Drift Day Torkielce, więc te wydarzenia będą dalej postępować do przodu. A ja Wam dziękuję za to, że oglądaliście ze mną te odcinki w tym roku, jeżeli chodzi o Drift Day Torkielce. Do zobaczenia w Toruniu. Mam nadzieję, że uda mi się ten odcinek poskładać przed Toruniem. Dołożę mocy, żeby jednak wykorzystać ten sezon do cna, bo jest o niebo lepszy niż tamte. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!